na kampusie w małym miasteczku było fajnie, było tam dużo rzeczy do roboty, aczkolwiek wiadomo, każdy z nas chciał przeżyć przeżycie w wielkim mieście w Stanach Zjednoczonych i nadarzyła się taka okazja. Tak więc zacznijmy od tego. My trzymaliśmy się z dziewczynami, głównie z Ameryki, które, no, miały trochę więcej pieniędzy, można tak powiedzieć, bo w Stanach Zjednoczonych jest też tak, że właśnie na 16 urodziny dostaje się samochód i takowy samochód one posiadały, dlatego czasami mieliśmy jakieś podwózki gdzieś tam do sklepu, jak potrzebowaliśmy, albo gdziekolwiek, bo w Stanach Zjednoczonych nie ma tam tak rozbudowanej komunikacji miejskiej, więc trzeba było jeździć samochodami, które one nam właśnie pożyczały. No i do rzeczy, pewnego dnia po treningu... Maxi dostał samochód od swojej koleżanki, żeby nas podrzucić do Maczka po treningu, więc pojechaliśmy. Ale po drodze padł szalony w sumie pomysł: ej, dawajcie chłopaki, teraz do Louvre jedziemy. I w sumie odpowiedź wszystkich brzmiała tak: okej, jedziemy, no to pojechaliśmy. Jedziemy do Louvre! Dziomek pożyczył samochód od laski tutaj, z Ameryki. Mieliśmy pojechać tylko do Maka, który jest taki 5 minut samochodem stąd. A jedziemy do Louisville, do innego miasta jakby. Półtorej godziny drogi. Moje. Louisville, czyli największe miasto w naszym stanie. Tak więc no, fajnie by było to zobaczyć, nie? Wiecie, to nie był nasz samochód, a padła decyzja, żeby jechać do innego miasta, nie? Ale Maxi powiedział, że Molly się nie obrazi, jeśli zrobimy takiego tripa. To było dosyć daleko, bo półtorej godziny drogi. Byliśmy mega podekscytowani, to był totalny spontan. I faktycznie zrobiliśmy to po prostu, żeby przeżyć przygodę. A na następnego dnia rano była matma. Trasa trwała około tam półtorej godziny. No i dojeżdżaliśmy, było widać te pierwsze budynki już. Kurde, serio, zajebiste. Tak się dzieje w Ameryce. No i finalnie dotarliśmy do Louisville. Pięknie to wyglądało, serio, ale było podejrzanie pusto w tym mieście. Wiecie, wjechaliśmy do miasta i w sumie byliśmy prawie jedynym samochodem, który tam jechał. To było troszkę podejrzane, ale no, jechaliśmy dalej, jedziemy jednokierunkową i nagle na ulicy wychodzi jakiś dziwny typ, trzymał coś w ręku, jakąś rurę, czy co to kurde było, nie pamiętam już, ale coś trzymał w łapie na pewno i on idzie w naszą stronę. Wiecie, my jedziemy gdzieś tam 30 na godzinę w mieście, się patrzymy, jak to tam fajnie wygląda. I nagle patrzymy przed maskę, a tam chłopiek idzie w naszą stronę normalnie, chłop, nie? Tak, kurde, w stronę jadącego samochodu, więc to było mega dziwne. Wyglądał jak jakiś ćpun, albo nie wiem, my podejrzewamy właśnie, że to był jakiś ćpun. Maxi od razu zawrócił na jednokierunkowej. Przejechaliśmy przez zakaz tak naprawdę, żeby ten chłop nam nic nie zrobił. I w ogóle widziała to policja, która stała na światłach gdzieś tam obok. I kurczę, wiecie, oni nagle za nami jadą. Yo, co się stało? Zawracaliśmy na jedno. Jechali za nami przez jakieś 5 czy 7 minut. Ale w końcu gdzieś tam skręcili w inną uliczkę, więc no okej, nie? My sobie zaparkowaliśmy samochód i uznaliśmy, że na pieszo przejdziemy się, zobaczymy miasto, pozwiedzamy i takie tam. It's crazy, bro. Jesteśmy w Ameryce, Boże. Look at the church, eh? Look at the church. This is the church? I don't think so. It's church, but it's beautiful. Zapraszam moje fani. My mamy flagę Bożą. Tutaj przed chwilą na tej ulicy zawracaliśmy. To jest jednociągowa tylko. Policja jedzie. Guys, welcome to Louvre. Hey, bro, you have German flag here. Aleman. It's like the real America, not like... Yeah. We have to make some photos here. Yeah. No, don't go pee in the fucking street, bro. You can get arrested. Coach told us. Yeah. Jest tak dziwnie. Jesteśmy jakby... Nie wiem. Sami w mieście. We are alone here, guys. I think it's very weird. Yeah, where is the man's civilization? No, jestem bezdomny. To jest prawda, nie? No i robiliśmy sobie fotki. Guys, been smashed by car. I kiedy robiliśmy
fotkę na środku pustej ulicy tak naprawdę, która jest porąbana. Wstawię wam na Instagramie, bo na YouTube nie mogę jej wstawić. Podjechała policja. I to nie jedna, tylko trzy wozy policyjne podjechały i jeden dał sygnał i my mówimy, o kurde, ale przypał, nie? Już myśleliśmy, że to za tą akcję, co to zawróciliśmy i że w ogóle, że jakiś nie wiadomo, co się będzie działo. No i dobra, podjeżdża gościu, szyba zjeżdża w dół, ja patrzę, a tam chłop tak, ma tutaj taki laptopik mały, nie wiem, o co chodziło, z tyłu za sobą tutaj, miał tak, jakiś shotgun wystawał, jakiś M4, kurde, no nie wiem, on miał tam z pięć różnych broni. Mówi, chłopaki, chodźcie tutaj. Chłop mówi, że co my tutaj w ogóle robimy? No i powiedzieliśmy, no, że jesteśmy nowymi studentami tutaj z miasteczka obok i przyjechaliśmy zwiedzić, bo u nas to w sumie nie ma takich widoczków jak tutaj. On mówi, to take pictures. You gotta be careful down here. Our crime's pretty bad. Oh yeah? Oh, okay. Uh-huh. Yeah, it really is. Okay. They're gonna look at you. Yeah, they're not. Yeah, I can't believe it. So boring, so boring. So it's nice to go here. All right. Thank you very much. Yeah. All right. Yes. Thank you. Thank you. Have a great day. Okay. Thank you. Thanks. Mówi coś takiego. Słuchajcie chłopaki, nie wiem czy zauważyliście, ale jest tutaj mega pusto na ulicach. To dlatego, że jest teraz crime time. Co to jest crime time? Jest to taki czas, jest dużo prawdopodobieństwo, że ktoś może cię po prostu zabić tam. Bo w Stanach Zjednoczonych jest dużo strzelanin i w sumie no to miało sens. Bo jak później przeczytaliśmy artykuły, to chyba 2 albo 3 dni temu w tym mieście właśnie było jakieś zabójstwo. I wtedy byliśmy w sumie z lekka przerażeni tym miejscem. Ale policjant nam powiedział, że my tutaj kontrolujemy miasto, także będziemy gdzieś tam krążyć. Powiedział nam, co możemy w sumie zwiedzić. Pokazał nam jakieś takie fajne rzeczy, na które możemy się przejść, porobić foteczki. Ale ta akcja z policjantem, z policjantami, bo w sumie tam 3 wozy podjechały i ja p***owe. Myślałem, że nas powiną. Fajnie mega, że chłop nam doradził, żebyśmy też uważali, bo to są grube jednak akcje w Stanach Zjednoczonych. Louisville to jest jedno w ogóle z niebezpiecznych miast, nie? A my nie mieliśmy o tym pojęcia. Tak więc poszliśmy dalej, pozwiedzaliśmy sobie. Like where? Oh, okay. Because I'm always recording, so it's like other person, not me. No. Yeah, first person, you know? Yeah. Now it's a third person view. It's GG, you know? America! Woo! Byliśmy zaskoczeni widokami, tak zobaczyć takie miasto na żywo, to inaczej oddaje niż jak patrzysz jakiś właśnie filmik, nie? Hej barman! Wódka dla mnie! Dużo wódki! Wódka? Yes. Thanks, sir. Porobiliśmy sobie różne fotki. Jak byliśmy w jednym miejscu, to jakiś chłop w ogóle zaczął za nami łazić. W ogóle przypał jest, bo tutaj wszędzie na przykład ochroniarz jakiś chodzi, wiesz, on jakby nie podejdzie do ciebie i zapyta, co ty tutaj robisz? Tylko on łazi za tobą, kurwa się czai. I wiesz, na przykład my weszliśmy na piętro tam i on nagle winął, wiesz, że taki wielki chłop. I mówi, ja pierdolę, zaraz nas postrzeli. No i się okazało, że to ochroniarz z nami chodzi, ale on do nas nie powiedział, ej chłopaki, chodźcie, czy coś w tym stylu. Po prostu, wiecie, gdzieś tam obserwował, gdzie nagle zjeżdża windą na górę, jak my byliśmy na górze. Taki totalnie dziwak, nie? Tak więc zwiedziliśmy miasto, byliśmy w Maczku. No i zobaczyliśmy również Louisville University, które jest dowalone, serio. To kilka klas wyżej niż nasz uniwersytet. Nie chciało mi się wierzyć, że to jest kompleks szkolny, nie? Stadiony mieszczące kilkadziesiąt tysięcy osób. To jest stadion. To jest stadion jakby uczelni, nie? Sportowców futbolu amerykańskiego. Wiecie, to jest jak normalny stadion profesjonalny, na który grają piłkarze, czy rugbyści faktycznie, bo to był stadion akurat do futbolu amerykańskiego. Był też stadion do piłki nożnej, oczywiście mniejszy trochę. Gdzieś tam 2 treningowe boiska do każdego sportu. Po już całym tam zwiedzaniu pomyśleliśmy, że dobrze by było już wracać. Była to godzina 4,
a my w sumie na 10 mieliśmy matematykę. Tak więc wracaliśmy sobie. Jedna rzecz, którą też zauważyłem w Stanach Zjednoczonych, kiedy jeździsz ulicami, przynajmniej u nas tak było, to na drodze w ogóle potrafią leżeć jakieś różne rzeczy, jakieś części samochodu, czasami leży jakiś zderzak urwany, albo jakieś, nie wiem, kurde, kłoda jakaś w ogóle, nie wiem o co tam chodzi w ogóle, że nikt tego nie sprząta, tam sobie ludzie jeżdżą, wymijają to albo cokolwiek. No i kurde, nie uwierzycie, jedziemy gdzieś tam 80 na godzinę, bo to była taka droga, że właśnie no, szybkiego ruchu powiedzmy, jechaliśmy sobie i nagle buh! Ej, co to było, nie? I my tacy jesteśmy wstrząśnięci i nie wiedzieliśmy, co się dzieje w sumie. No ale mówimy, dobra, jedziemy dalej, może to jakaś dziura. Kiedy przyjechaliśmy, okazało się jednak, że coś walnęliśmy na drodze, właśnie coś musiało leżeć, jakiś kawałek części samochodu czy cokolwiek właśnie. I patrzymy, a tam takie coś. Jechaliśmy nie swoim samochodem, złamaliśmy jakieś tam prawo w ogóle w tym mieście i rozwaliliśmy nie nasz samochód. Co my w ogóle zrobiliśmy? Byliśmy debilami w ogóle. Jako, że my jesteśmy prawdziwymi mężczyznami, to co mogą zrobić prawdziwi mężczyźni w tym momencie? No właśnie, wzięliśmy wodę, wstawiliśmy do mikrofalówki, poszliśmy z wodą, oblaliśmy ten samochód z wygniecieniem, zaczęliśmy wypukiwać od wewnątrz, z nadzieją, że to coś pomoże. I zdziwicie się, pomogło. Dlatego... Yo! It's like new now! And now we only need to clean it. Damn. Nie no, to było mega, to było kurde mega śmieszne. Godzina 6:00, ja dopiero przyjechaliśmy z tej podróży, w sensie jeszcze musieliśmy naprawić samochód. No i teraz czas spania, za 5 godzin zaczyna się matematyka. Czy wstanę? Zobaczymy. Okazało się, że Maxi nie powiedział o wszystkim Molly. Powiedział, że po prostu byliśmy w maczku tam dalej, ale ona miała GPS w samochodzie i spotkała nas drama. I told you that you, Roddick, whoever else is in my fucking car, you are liabilities. If I were driving and I got in a wreck and one of you guys got hurt, I would go to jail. W sumie postąpiliśmy bardzo nieodpowiedzialnie. Tak, tak jak się właśnie chłopaki czasami zachowują. Finalnie okazało się, że w sumie nic nie było popsute w samochodzie, tylko jakieś tam drobne zarysowanie, na które złożyliśmy się z chłopakami i było po problemie. Pracy jak nie było, tak nie było. Nic się tam nie zmieniło. Te tygodnie mijały, ja nie miałem pracy, a kolejny termin zapłaty zbliżał się wielkimi krokami. Dalej nie wiedziałem, co mam zrobić. I w końcu pojawiła się pewna okazja, która mogła zmienić moje życie. A resztę historii poznacie w kolejnym odcinku.